te książki? Darmowe. Częstujcie się Państwo. Taki prezent z okazji przypadającego 23 kwietnia Światowego Dnia Książki mieszkańcom Mazowsza zrobili członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. We wszystkich miastach powiatowych w całym województwie SLD prowadził akcję Książka zamiast marihuany. W Legionowie darmową i co ważne nową literaturę można było dostać przy stacji PKP i na skwerze przed Błękitnym Centrum. Chcielibyśmy tutaj zachęcić młodzież do tego, żeby jarała się czytaniem książek. Chcielibyśmy promować czytelnictwo wśród młodych ludzi, zachęcić ich do tego, że spędzenie wolnego czasu z książką to też fajny sposób na nudę, ale przede wszystkim też to jest fajny sposób na to, żeby się po prostu porozwijać, dowiedzieć się czegoś nowego o świecie, o innych i o sobie też. Ale nie da się również nie zauważyć celu politycznego akcji. Jej tytuł Książka zamiast marihuany to odpowiedź na program ruchu Palikota, który domaga się legalizacji tej używki. To jest też informacja pokazująca, że powinniśmy się zajmować poważnymi sprawami. Dzisiaj marihuana to jest, tak jakbym powiedział, trywializowanie polityki. Ważniejsze sprawy, które przed nami są, przed państwem polskim, ale jak też i przed lewicą w Polsce, to edukacja. Bo dzisiaj to jest Dzień Edukacji, dzisiaj jest Światowy Dzień Książki. Chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, co ktoś robi w prywatnym zaciszu, czy popala sobie papierosa, czy marihuanę. Niezależnie od celu, jaki miał przyświecać akcji, okazała się ona strzałem w dziesiątkę. 2500 książek, które do dyspozycji mieli legionowscy działacze Sojuszu, rozeszło się w kilkadziesiąt minut. Przynajmniej ktoś poczyta sobie, bo ludzie teraz mało czytają. Więcej przy telewizji siedzą, a jak ma nowe, to sobie poczyta. Bardzo mi się podoba ta akcja, tak. Popieram ten cel. A dlaczego? Dlatego, że większość ludzi może nie stać na nową książkę. Tutaj można sobie tak wziąć nawet dla dzieci i poczytać w domu dzieciom czy samemu, więc bardzo mi się to podoba. Jak można książki wziąć, poczytać, to chyba no dobrze. Zawsze wychodzi na zdrowie. A czy podniesie poziom czytelnictwa w Legionowie lub też pchnie w górę słupki poparcia Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Czas pokaże.